psychicznie chorujących. To im poświęcał swój czas, swoje siły, dla nich zużył swoje serce. Drogi Marianie, panie profesorze, jesteś już tam, gdzie nie ma chorób, cierpienia i śmierci. Tu, na ziemi, pomagałeś to cierpienie znosić pacjentom. Pomagałeś to cierpienie zmniejszyć. Chorym nie odmawiałeś nigdy pomocy, których mogłeś uleczyć, leczyłeś. A tym, którym nie dało się pomóc, dawałeś słowa otuchy. Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu profesora Mariana Zembali. Żegnamy dzisiaj jednego z najwybitniejszych współczesnych lekarzy polskich, głównego współtwórcę wspaniałych sukcesów polskiej kardiochirurgii i transplantologii. Żegnamy dzisiaj nie tylko lekarza, lekarza wybitnego, który blisko 40 lat temu razem z profesorem Religą dokonał pierwszego przeszczepu serca. I to nie był koniec. 25 lat temu, blisko ćwierć wieku, pierwszy przeszczep płuca. Potem mija 5 lat i wybitne osiągnięcie, przeszczep płuco-serca. Swojej śmierci się nie lękam. Za to bardzo boję się śmierci pacjentów. Mam świadomość, że dużo po sobie zostawię. Przede wszystkim byłem i jestem bardzo szczęśliwy w małżeństwie. Wychowałem 4 ambitnych dzieci. Oni po mnie zostaną. Pozostawię po sobie i po moich współpracownikach również nowoczesny szpital z jego ważną rolą w kraju, uzyskaną ciężką 30-letnią pracą. Przychodzę do ciebie wspólnie, żeby ci podziękować za każdy dzień twojego życia i pracy. Za każdą jedną minutę tego życia. Bo służyłeś Bogu, ludziom i ojczyźnie. Nie spotkaliśmy się nigdy wcześniej, ale etos pracy rozumiałeś, Marianie, zawsze bardzo dobrze. Poprosiłeś kogoś, żeby udostępnił mi twój gabinet, twoje biurko. Wpuściłeś mnie wtedy do swojego świata. Tak jak ja wpuściłem ciebie potem na całe lata do mojego serca. W przenośni i dosłownie.